Zbrodnia i kara w przekładzie Czesława Jastrzębca Kozłowskiego czyta Jacek Rozenek. Kaseta pierwsza, strona A. W początku lipca, pod wieczór niezwykle upalnego dnia, pewien młodzieniec wyszedł na ulicę ze swej izdebki, którą podnajmował, i powoli, jakby niezdecydowany, skierował się ku mostowi. Na ulicy skwar był okropny, a przy tym zaduch, ścisk, co krok wapno, rusztowania, cegły, kurz i ten szczególny letni smród, tak dobrze znany każdemu petersburżaninowi, którego nie stać na letnisko. Wszystko to naraz niemile wstrząsnęło nerwami młodzieńca, i tak już rozstrojonego. Nieznośny zaświetor, bijący z szynków bardzo licznych w tej dzielnicy oraz pijacy co chwila spotykani, mimo że to był dzień powszedni, jeszcze wzmacniali wstrętną i smutną barwę obrazu. Po delikatnej twarzy młodzieńca przemknął wyraz najgłębszej odrazy. Trzeba dodać, że był niepospolicie przystojny. O pięknych, ciemnych oczach, ciemny blondyn, Wzrostu więcej niż średniego, smukły i zgrabny. Lecz niebawem wpadł jakby w głęboką zadumę, albo nawet raczej w jakąś nieprzytomność i dalej szedł już ani dostrzegając, ani chcąc dostrzec otoczenie. Szedł dokonać próby swego planu. I z każdym krokiem wzruszenie jego rosło coraz gwałtowniej. Z zamierającym sercem, z nerwowym drżeniem podszedł do olbrzymiej kamienicy. Dom ten składał się z samych małych mieszkanek. A najmowali je różni rękodzielnicy, krawcy, ślusarze, kucharki, jacyś tam niemcy, własnym przemysłem żyjące panny, drobni urzędnicy i tak dalej. Schody były ciemne i ciasne, kuchenne, ale on to wszystko już przedtem wiedział i zbadał, i całe to otoczenie dogadzało mu. W takich mrokach nawet ciekawskie spojrzenie nie było niebezpieczne. Jeżeli tak się boję teraz, to cóż by było, gdyby rzeczywiście doszło? Do tego, pomyślał mimowoli i zadzwonił do drzwi staruszki. Dzwonek dźwięknął wątle, jakby był z blachy, a nie z miedzi. Wszystkie mieszkania w takich domach miewają podobne dzwonki. Po chwili drzwi się uchyliły nieznacznie. Przez malutką szparkę lokatorka oglądała przybysza z widoczną nieufnością, także można było dostrzec tylko jej błyszczące w ciemności oczka. Lecz, zobaczywszy na podejście dużo ludzi, nabrała otuchy i otworzyła zupełnie. Młodzieniec przestąpił próg ciemnej sionki, przedzielonej przepierzeniem, za którym mieściła się maleńka kuchnia. Stara stała przed nim w milczeniu i patrzyła na niego pytająco: Raskolnikow, student, byłem już u pani przed miesiącem. Pośpieszył mruknąć młody człowiek z półukłonem. Pamiętam, mój dobrodzieju, bardzo dobrze pamiętam, żeś już był. Dobitnie rzekła staruszka i wskazała mu drzwi do pokoju. — Proszę wejść, dobrodzieju. Nieduży pokój, do którego wszedł młodzieniec, pokój z żółtą tapetą, z geranium i muślinowymi firaneczkami na oknach, był w tej chwili jaskrawo oświetlony zachodzącym słońcem. — Więc wtedy też będzie świeciło słońce. Mimochodem błysnęło w umyśle Raskolnikowa. — Przyniosłem zastaw, proszę. I wydobył z kieszeni stary, płaski, srebrny zegarek. Na kopercie wyryty był globus. Łańcuszek był stalowy. — Ale przecież już minął termin poprzedniego zastawu. wczoraj, upłynął miesiąc. — Zapłacę, pani procent, za jeszcze jeden miesiąc. Proszę mieć trochę cierpliwości. — A mój dobrodzieju, to zależy od mojej dobrej woli. Czy mieć cierpliwość, czy też zaraz sprzedać tę twoją rzecz. — Za zegarek dużo dostanę, Alono Iwanowno? — Et, przynosisz byle co — nic to pewnie nie warte. Za pierścionek dałam ci zeszłym razem dwa papierki, a u jubilera można i nowy dostać taki za półtora rubla. Niech pani da za cztery ruble. Wykupię na pewno to zegarek ojcowski. Wkrótce dostanę pieniądze. Półtora rubelka i procent z góry, jeżeli pan chce. Półtora rubla? Jak się panu podoba. I starucha podała mu zegarek z powrotem. Niech pani daje, rzekł grubieńsko. Stara sięgnęła do kieszeni po klucze i poszła do drugiego pokoju za zasłonę. Młodzieniec zostawszy sam po środku pokoju ciekawie nasłuchiwał i kombinował. Usłyszał, jak Stara otwiera komodę. To zapewne górna szuflada, medytował. A więc klucze nosi w prawej kieszeni, wszystkie w jednym pęku na stalowym kółeczku. Jeden z kluczy jest ze trzy razy większy od reszty, ma karbowane piórko. Jest oczywiście nie od komody. To znaczy, że jest jeszcze jakaś szkatułka czy skrzynka. Stara wróciła. Oto masz, mój dobrodzieju. Licząc po dziesiątce miesięcznie od rubla, za półtora rubla należy mi się piętnaście kopiejek za miesiąc z góry, a za poprzednie dwa ruble jeszcze mi się należy, wedle tegoż rachunku, z góry dwadzieścia kopiejek, czyli razem trzydzieści pięć. — Więc teraz dostaniesz za zegarek ogółem rubla i piętnaście kopiejek. Oto są. — Jak to? Więc teraz tylko rubla piętnaście? — Ano tak. Młodzieniec nie wdawał się w spory i wziął pieniądze. — Możliwe, Alono Iwanowno, że w najbliższych dniach przyniosę jeszcze jedną rzecz. — Srebrną, ładną papierośnicę, jak tylko zwróci mi ją przyjaciel. Zmieszał się i umilkł. To wtedy pomówimy o tym, dobrodzieju. Żegnam panią. A pani wciąż sama siedzi w domu? Siostry nie ma? Zapytał możliwie najswobodniej, wychodząc do sionki. A co ci do niej, mój dobrodzieju? Ależ nic. Oczywiście tak sobie zapytałem, a pani zaraz do widzenia, Alono Iwanowno. Raskolnikow wyszedł na dobre stropione. Uczucie to wciąż się potęgowało. Na schodach kilkakrotnie nawet przystawał, jakby czymś znienacka zaskoczony a w końcu, będąc już na ulicy, wykrzyknął. O Boże, jakie to wszystko obmierzłe. I czyż naprawdę, czy naprawdę ja. Nie, to nonsens, to niedorzeczność, dorzucił stanowczo. I czy rzeczywiście coś tak okropnego mogło mi przyjść do głowy? Tak czy owak, do jakiej podłości zdolne jest moje serce, bo to przede wszystkim podłe, paskudne, wstrętne, wstrętne. A ja przez cały miesiąc, ale nie mógł wyrazić ani słowami, ani okrzykami swojego wzburzenia. Bezgraniczna odraza, która zaczęła gnębić i trapić jego serce już wtedy, gdy dopiero szedł do staruchy, wzmogła się teraz do takich rozmiarów i nabrała takiej wyrazistości, że nie wiedział, gdzie się podziać od tej udręki. Szedł chodnikiem jak pijany, nie widząc przechodniów i potrącając ich, a opamiętał się dopiero na następnej ulicy. Rozejrzawszy się. Spostrzegł, że stoi koło szynkowni, do której zstępowało się schodnika po schodkach w dół do sutereny. Dotychczas nigdy jeszcze nie wstępował do szynkowni, ale teraz kręciło mu się w głowie, a na dobitkę nękało go palące pragnienie. Zachciało mu się wypić zimnego piwa, tym bardziej, że swoje nagłe osłabienie przepisywał głodowi. Usiadł w ciemnym i brudnym kącie za lepkim stolikiem. Kazał sobie podać piwo i łapczywie wychylił pierwszą szklankę od razu począł ulgę, a myśli się przejaśniły. Wszystko to są głupstwa rzekł sobie z otuchą i wcale nie było powodu tak się przejmować. Po prostu osłabienie fizyczne. Wystarczy szklanka piwa, kawałek sucharka i oto w jednej chwili umysł się wzmacnia, myśl staje się jasna, zamiary nabierają tężyzny. Tfu, jakież to wszystko marne splunął pogardliwie. Ale mimo to patrzył już wesoło. Jak gdyby nagle wyzwolony od jakiegoś okropnego brzemienia i przyjaźnie mierzył okiem obecnych. Jednak i w tej chwili mgliście przeczuwał, że całe to optymistyczne nastawienie również jest chorobliwe. Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, z znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy. Właśnie takie wrażenie wywarł na raskolnikowie ów gość, który siedział opodal i przypominał emerytowanego urzędnika. Później młodzieniec kilkakrotnie uprzytomnił sobie to pierwsze wrażenie, ba, przypisywał je przeczuciu. Ustawicznie popatrywał na urzędnika naturalnie i z tego powodu, że tamten również uparcie na niego patrzał i najwidoczniej miał chętkę wdać się z nim w rozmowę. Był to człowiek już po pięćdziesiątce, średniego wzrostu i krępej budowy, szpakowaty, z dużą łusiną, z twarzą nalaną wskutek ciągłego pijaństwa, żółtą, aż zielonkawą, z nabrzmiałymi powiekami, spoza których błyszczały malutkie jak szparki, ale żywe, przekrwione oczki. Lecz było w nim coś bardzo dziwnego. W jego wzroku świeciła jakaś egzaltacja – kto wie może by znalazła się jej roztropność i rozum, ale zarazem migało chwilami jak gdyby szaleństwo. Człowiek ów przemówił do raskolnikowa głośno i dobitnie: A czy mi wolno, łaskawy panie, zwrócić się do niego z rozmową pełną przyzwoitości? Albowiem jakkolwiek nie wygląda pan teraz imponująco, wszelakoż moje doświadczenie wyróżnia w panu człowieka wykształconego i do trunków nienawykłego. Sam zawsze czciłem wykształcenie połączone z zaletami serca. Ponadto zaś mam honor być radcą tytularnym. Marmie Ładow. Takie nazwisko. Radca tytularny. Ośmielę się zapytać, pan był w służbie państwowej? Nie. Studiuję. Odparł młody człowiek trochę zdziwiony i tym osobliwym górnolotnym stylem i okolicznością, że się do niego zwrócono tak wręcz prosto z mostu. Więc student wykrzyknął urzędnik. Wstał, zachwiał się, zagarnął swą butelkę, szklaneczkę i przysiadł się do młodzieńca nieco na ukos od niego. Był pijany, ale mówił potoczyście i wartko: Łaskawy panie, ubóstwo nie jest występkiem, to fakt. Wiem dobrze, że i pijaństwo nie jest cnotą, tym ci gorzej, ale nędza, szanowny panie, nędza to występek. W biedzie człowiek jeszcze zachowuje szlachetność wrodzonych uczuć. Natomiast w nędzy nikt i nigdy. Za nędzę nie powiem nawet, by kijem wypędzano, ale wprost miotłą wymiatają z ludzkiego towarzystwa, ku tym większej zniewadze. I słusznie. Albowiem w nędzy ja pierwszy gotów jestem sam siebie znieważać. I stąd trunkowość. Szanowny panie. Katarzyna Iwanowna, moja małżonka, jest osobą wykształconą, córką oficera sztabowego. Niechaj, niechaj będę szubrawcem, natomiast ona jest i wzniosłego serca, i pełna uczuć wyszlachetnionych przez edukację. A tymczasem, o, gdyby ona mnie pożałowała, Szanowny Panie. Szanowny Panie, przecie trzeba, żeby każdy człowiek miał bodaj jedno takie miejsce, gdzieby go pożałowano. A Katarzyna Iwanowna jest wprawdzie damą wielkoduszną, ale niesprawiedliwą. A ja jestem urodzone w bydle. Marmieładow z determinacją stuknął pięścią w stół. Taki już rys mego charakteru. Czy ci wiadomo, czy ci wiadomo, szanowny panie, żem przepił nawet jej pończochy? Nie trzewiki, bo to by jeszcze choć trochę przypominało zwykłą kolej rzeczy, ale przepiłem jej pończochy, pończochy. Chusteczkę jej z kozi wełny także przepiłem, darowaną, dawną, jej własną, nie moją. Mieszkamy zaś w zimnym kącie, także tejże zimy przeziębiła się i zaczęła kaszleć już krwią. A drobnych dziatek mamy troje i Katarzyna Iwanowna jest zaharowana od rana do nocy, szoruje, pucuje, dzieci myje, albowiem od maleńkości przywykła do ochędustwa, a pierś ma słabą, skłonną do suchot. — Ja to odczuwam. — Czyż nie odczuwam? — Owszem. Im więcej piję, tym więcej odczuwam. Właśnie dlatego piję, że w trunku tym szukam współczucia i serca. Nie wesela szukam, lecz jedynie boleści. Piję, albowiem pragnę dotkliwiej cierpieć. Jakby w rozpaczy oparł głowę o stół. Młodzieńcze — podjął znów się wyprostowawszy — ja ją poślubiłem już jako wdowę z dwójkiem dziatek Jedno mniejsze od drugiego Po raz pierwszy wyszła za mąż za oficera piechoty z miłości I z nim uciekła z domu rodzicielskiego Męża kochała nadmiernie Lecz on się zaczął bawić karciętami Trafił przed kratki i tak już zmarł Wtedy ja, również wdowiec z pierwszej żony Czternastoletnią córkę mający, oświadczyłem się jej Pan może z tego sądzić, do jakiego stopnia doszła jej niedola, skoro ona, dobrze wychowana i wykształcona, ze znanej rodziny, zdecydowała się wyjść za mnie. Ale wyszła, płacząc i łkając, załamując ręce, wyszła, bo nie miała dokąd pójść. I przez cały rok spełniałem swą powinność po Bożemu i święcie, nie tykałem tego. Tuż trchnął palcem butelkę. Albowiem serce mam. A liści tym nie potrafiłem dogodzić. A tymczasem straciłem posadę. Takoż nie z własnej winy, tylko wskutek przesunięć personelu. I wówczas dotknąłem. Już temu półtora roku znaleźliśmy się po wędrówkach i licznych niedolach w tej oto stolicy wspaniałej i niezliczonymi pomnikami uświetnionej. Tutaj dostałem posadę. Dostałem. I znów straciłem Rozumie pan Tutaj już straciłem z własnej winy Albowiem opętało mnie to Zamieszkujemy teraz Kątem u gospodyni Amali Fiodorowny Z czego zaś żyjemy I z czego płacimy Nie wiem A tymczasem podrosła moja córka Z pierwszego małżeństwa Ile zaś wycierpiała ta moja córka Od swej macochy Gdy podrastała o tym zamilcze bo aczkolwiek Katarzyna jest pełna wielkodusznych uczuć, ale to dama porywcza, drażliwa i czasem. Ech, tak. No ale nie ma o czym wspominać. Edukacji, jak pan to sobie łatwo wyobrazi, Sonia nie otrzymała. Teraz zaś, szanowny mój panie, we własnym imieniu skieruję do pana pytanie prywatne. Czy pańskim zdaniem, panna uboga, lecz uczciwa, dużo może zarobić własną uczciwą pracą? Ani piętnastu kopiejek dziennie nie zarobi. A tymczasem Katarzyna załamując ręce krzyczy. Mieszkasz tu u nas, darmo zjadzie jeden, jesz, pijesz, korzystasz z ciepła. Leżałem wtedy, <laughs> nie będę owijał w bawełnę, leżałem pijaniu tenki, a wtem słyszę jak mówi. Więc jakże to, Katarzyno Iwanowno, czyż mam się puścić na taką rzecz? Ha, odpowiada Katarzyna z przekąsem. O cóż masz się drożyć, to mi dopiero skarby. Sonieczka wstała, włożyła chusteczkę, włożyła paletko i wyszła z mieszkania. A o dziewiątej wróciła, przyszła, idzie wprost do katarzyny i w milczeniu kładzie przed nią na stole trzydzieści rubli. Ani słówka przy tym nie pisnęła. Nie spojrzała nawet, tylko wzięła nasz duży, drade damowy, zielony plet, nakryła nim głowę i twarz i położyła się na łóżku twarzą do ściany, że tylko ramionka i ciało dygocą. Ja zaś leżałem w takimże stanie jak poprzednio i widziałem wówczas młodzieńcze. Widziałem, jak później Katarzyna również, ani słowa nie mówiąc, podeszła do łóżeczka Soni i cały wieczór przeklęczała przy niej, nogi jej całowała, nie chciała wstać, a potem obydwie razem zasnęły, objąwszy się. Obydwie obydwie tak, a ja leżałem pijaniuteńki Marmioładow przerwał na chwilę swoje opowiadanie i chciał się uśmiechnąć ale nagle broda zaczęła mu się trząść jednak opanował się ten szynk, twarz nosząca ślady rozpusty butelka, a zarazem ta chorobliwa miłość do żony i rodziny wszystko to zbijało z tropu jego słuchacza Raskolnikow słuchał w napięciu, lecz z dotkliwą przykrością. Był zły na siebie, że tu przyszedł. — Szanowny panie, szanowny panie — zawołał Marmiładow, otrząsnąwszy się. — Mnie żałować nie ma za co. Ukrzyżować mnie trzeba. Do krzyża przybić, a nie żałować. Więc ukrzyżuj, sędzio, ukrzyżuj, lecz ukrzyżowawszy pożałuj. A wówczas ja sam przejdę do ciebie, żebyś mnie ukrzyżował. Albowiem szukam nie wesela, jeno łez i boleści. Czy ci się zdaje, przekupniu, że ta twoja butelka słodką mi była? Boleści, boleści szukałem na jej dnie. Boleści i łez. Jakoż znalazłem je. Zakosztowałem ich. A pożałuje nas ten, który ulitował się nad wszystkimi który wszystkich i wszystko rozumiał. On też jeden jest sędzią. Nastanie dzień i on zapyta, a gdzie jest córa owa, która macosze złej i suchotniczej, która dziadkom obcym i nieletnim złożyła siebie w ofierze? Gdzie córa owa, która pożałowała rodzica swego ziemskiego, pijanicy nieużytecznego, nie brzydząc się jego ze zwierzęceniem? I powie, przyjdź. Już ci raz odpuściłem. Przebaczyłem ci raz. A i teraz odpuszczone ci są twoje mnogie grzechy, albowiem wieleś umiłowała. I przebaczy mojej Soni. Już wiem, że przebaczy. I wyciągnie ku nam prawicę swoją, a my przypadniemy i zapłaczemy i wszystko zrozumiemy. Wtedy zrozumiemy wszystko i wszyscy zrozumieją. Katarzyna, także zrozumie. Panie, przyjdź, królestwo twoje. Chodźmy, panie, rzekł cicho po chwili milczenia. Niech pan mnie odprowadzi. Kamienica, kozela, oficyna. Pora do Katarzyny Iwanowny. Raskolnikow już dawno miał ochotę wyjść, o tym zaś, żeby mu pomóc, już i sam myślał. Okazało się, że Marmieładow ma nogi daleko słabsze niż język. Ciężko się oparł o młodego człowieka. Weszli od podwórza i jeli się wspinać na czwarte piętro. Im wyżej, tym schody były ciemniejsze. Zbliżała się jedenasta i chociaż w Petersburgu o tej godzinie jeszcze nie ma prawdziwej nocy, u szczytu schodów było zupełnie mroczno. Na najwyższym piętrze u wylotu schodów małe, zasmolone drzwiczki stały otworem. Ogarek oświetlał najnędzniejszy w świecie pokój, jakie dziesięć kroków długi i w całości widoczny z sieni Wszystko tu było porozrzucane w nieładzie Zwłaszcza różne dziecięce gałganki Raskolnikow od razu poznał Katarzynę Iwanownę Była to straszliwie wychudzona kobieta Gipka, dosyć wysoka i zgrabna Ze ślicznymi jeszcze ciemnoblond włosami I w rzeczy samej z ceglastymi wypiekami na twarzy Chodziła tam i z powrotem po niewielkim pokoju Skuliwszy ręce na piersi Z zaciśniętymi, spieczonymi wargami Oddychała nierówno, urywanie. Raskolnikow uznał, że ma ze trzydzieści lat i że istotnie nie stanowi dobranej pary z Marmieładowym. Na widok męża Katarzyna Iwanowna wrzasnęła: Wróciłeś, kajdaniarzu, wyrzutku! A gdzież pieniądze? Co masz w kieszeni? Pokaż! I rzuciła się na niego chcąc go zrewidować. Marmieładow natychmiast rozłożył ręce potulnie i kornie, żeby jej ułatwić przetrząśnięcie kieszeni. Nie znalazła ani kopiejki. Przepił, wszystko przepił. Rozpaczliwie ukała nieszczęśliwa kobieta i załamując ręce wskazywała na dzieci. O potrzykroć przeklęte życie. A pan pan wstydu nie ma, cisnęła się nagle do Raskolnikowa. Z szynku. Tyś także z nim pił, piłeś z nim także. Precz mi stąd. Na odchodnym Raskolnikow zdążył wygrzebać z kieszeni ileś tam miedziaków które dostał w szynku jako resztę z rubla i niepostrzeżenie położyć je na oknie. Potem już na schodach pomiarkował się i chciał wrócić. Co za głupie, fanaberie wyczyniam. Przecie oni mają tę swoją sonię, a ja muszę sam o sobie myśleć. Lecz wziąwszy na rozum, że tych pieniędzy wycofać już nie sposób i że tak czy owak nie zrobiłby tego, machnął ręką i ruszył do siebie. Nazajutrz obudził się późno, po niespokojnym śnie, który nie pokrzepił. Obudził się w nastroju żółciowym, rozdrażniony, zły. Lecz po chwili kucharka Anastazja przyniosła mu list. Był to list od matki. Mój rodja, pisała matka, oto już przeszło dwa miesiące jak nie gawędziłam z tobą listownie, co im mnie samą przyprawiało o cierpienie, Także czasem myśli całą noc nie dawały mi oka zmrużyć. Ale ty na pewno nie masz mi za złe tego mimowolnego milczenia. Wiesz, jak cię kocham. Ja i Dunia mamy tylko ciebie. Tyś nasze wszystko. Nasza jedyna nadzieja i otucha. Co się ze mną działo, gdyś mi napisał, że przed kilkoma miesiącami porzuciłeś uniwersytet, nie mając z czego żyć. Że się skończyły korepetycje i inne źródła dochodu. Cóż mogłam zrobić dla ciebie ze swoimi stu dwudziestoma rublami rocznej emerytury? Te piętnaście rubli, które ci posłałam cztery miesiące temu, pożyczyłam, jak ci wiadomo, na rachunek tejże emerytury, lecz teraz, Bogu dzięki, zdaje się, będę mogła znów ci przysłać. I w ogóle możemy się pochwalić, że się nam poszczęściło, o czym też śpieszę Ci donieść. Dowiedz się, drogi mój rodja, że o rękę twojej siostry zaczął się starać kawaler. I że już nawet są posłowie, o czym też śpieszę zakomunikować ci co rychlej. On nazywa się Piotr Pietrowicz. Łóżyn. Człowiek to budzący zaufanie, majętny, ma dwie posady i już odłożył spory grosz. Co prawda ma czterdzieści pięć lat, ale jest dosyć miłej powierzchowności i jeszcze może się podobać kobietom. I w ogóle człowiek to bardzo solidny, przyzwoity. Tylko że troszeczkę posępny i jak gdyby wyniosły. Ale może to tylko tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Ma się rozumieć ani z jej ani z jego strony szczególniejszej miłości. To nie ma, lecz dunia jest nie tylko dziewczyną mądrą, ale także istotą szlachetną jak anioł, i ma sobie za powinność zapewnić szczęście mężowi, który by ze swej strony dbał o jej szczęście. O tym zaś wątpić nie mamy na razie większych powodów. Chociaż co tu gadać, trochę za prędko to poszło. On mi się z początku wydał jakby trochę szorstki ale to wszak może pochodzić właśnie stąd, że jest człowiekiem prostolinijnym. Tak, na pewno stąd. Na przykład za drugą wizytą, już mając jej zgodę, wyraził się w trakcie rozmowy, że już dawniej, przed poznaniem Duni, postanowił sobie poślubić pannę uczciwą, ale bez posagu. I tylko taką, która zakosztowała biedy, bo jego zdaniem mąż nie powinien nic zawdzięczać żonie, i daleko jest lepiej, jeżeli żona uważa męża za swego dobroczyńcę, Piotr Pietrowicz udaje się w tych dniach do Petersburga. Ma tam duże interesy, chce otworzyć publiczną poradnię adwokacką. Od dawna chodzi koło różnych pozwów i podań. I właśnie ostatnio wygrał jeden znaczniejszy proces. Do Petersburga musi teraz koniecznie pojechać, dlatego, że ma w Senacie jedną poważną sprawę. Tak więc, drogi mój Rodia, on i Tobie może być wielce pomocny w niejednym, a właściwie we wszystkim. I myśmy obie z Dunią umyśliły sobie, że już z dniem dzisiejszym mógłbyś rozpocząć na dobre swoją przyszłą karierę i uważać dalsze swoje losy za wyraźnie wytknięte. Och, gdybyż to się ziściło. Byłoby to takie wspaniałe, że trzeba by to uznać za szczególniejszą nad nami opiekę opatrzności. Dunia, o niczym innym nie marzy. A teraz, mój ty najzłocistszy, ściskam cię do rychłego zobaczenia i przesyłam ci moje macierzyńskie błogosławieństwo. Ściskam cię mocno, mocno i całuję niezliczoną ilość razy. Twoja do grobu, pulcheria raskolnikowa. W trakcie całego prawie czytania listu od matki raskolnikow miał twarz mokrą od łez, lecz kiedy skończył, twarz ta była blada. Ściągnięta skurczem, a ponury śledzienniczy zły uśmiech wykrzywił mu wargi. Położył się na wznak z głową na płaskiej wybrudzonej poduszce i myślał, długo myślał. Mocno biło mu serce, mocno kotłowały się w jego głowie myśli. Wreszcie zrobiło mu się duszno i ciasno w tej żółtej izdebce podobnej do szafy czy skrzyni. Wzrok i myśli domagały się otwartej przestrzeni. Porwał kapelusz i wyszedł. Swoim zwyczajem szedł nic nie widząc, szepcąc do siebie, a nawet głośno gadając, czym wielce zadziwiał przechodniów. Wielu brało go za pijanego. List matki znękał go, lecz co do najważniejszego kapitalnego punktu nie wahał się ani chwili, nawet w trakcie odczytywania listu. Co się tyczy istoty rzeczy, decyzja już w nim zapadła, decyzja nieodwołalna. Ten ślub nie odbędzie się, dopóki ja żyję. Niech diabli porwą pana łóżyna. Szedł nerwowo przed siebie, aż minął całą Wyspę Wasiliewską. Przeszedł most i wrócił ku wyspom. Zieleń i świeżość zrazu podobała się jego zmęczonym oczom, nawykłym do miejskiego kurzu, wapna i do olbrzymich napierających i przytłaczających kamienic. Tutaj nie było ani duszności, ani smrodu, ani szynków. Lecz wkrótce i te nowe, przyjemne wrażenia stały się bolesne i drażniące. Gdy mijał jakiś zakład gastronomiczny w rodzaju garkuchni, poczuł, że jest głodny. Wstąpiwszy tam, wypił kieliszek wódki i zjadł kawałek pieroga z nadzieniem. Dojadał go już na ulicy. Od bardzo dawna nie pił wódki, więc teraz poczuł od razu jej działanie, choć to był tylko jeden kieliszek. Nogi stały się jak z ołowiu, uczuł nieprzemożną senność. Ruszył ku domowi, ale gdy był już przy Wyspie Pietrowskiej, zatrzymał się doszczętnie wyczerpany. Zszedł z drogi, wlazł między krzaki, rzucił się na murawę. I natychmiast usnął. Straszny sen przyśnił się Raskolnikowowi. Przyśniło mu się dzieciństwo w rodzinnym jeszcze miasteczku. Ma ze siedem lat i w dzień świąteczny przed wieczorem idą z ojcem drogą wiodącą na cmentarz, mijając Szynk. Trzyma ojca za rękę i ze strachem ogląda się na Szynk. Szczególniejsza okoliczność przyciąga jego uwagę. Odbywa się tu jakaś zabawa. Wszyscy pijani, wszyscy śpiewają... A pod gankiem szynku stoi duży wóz. Lecz rzecz dziwna do takiego dużego wozu zaprzężono szkapinę małą, chłopską bułankę, chudą, jedną z tych, które robią bokami, wlokąc wóz drew czy siana. Wtem powstaje harmider. Z szynku wychodzą z krzykiem, z pieśniami, z bałałajkami, pijani ogromni chłopi w czerwonych i niebieskich koszulach, w wiermakach zarzuconych na ramiona. – Wsiadajcie! Wsiadajcie wszyscy! – krzyczy jeden z nich, młody jeszcze, z takim grubym karkiem i z twarzą mięsistą, czerwoną jak marchew. – Wszystkich powiozę! Wsiadajcie! – rozlega się śmiech i krzyki. – Taka habeta, Gdzież ona powiezie? – Mikołka, czy ty masz dobrze w głowie? Taką szkapinę założyłeś do takiego wozu? – Wsiadajcie! Wszystkich powiozę! – woła znowu Mikołka. Pierwszy wskakuje na wóz, ujmuje lejce i staje wyprostowany na przodku. Gniadego wziął wczoraj martwiej, krzyczy z wozu. A ta kobyłka, braciszkowie, tylko krew mi psuje. Z ochotą zamordowałbym cholerę. Darmo obrok. Wsiadajcie, mówię, puszczę ją w cwał. Cwałować będzie. I bierze w ręce bicz z rozkoszą, gotując się do układania bułanki. Tatusiu, tatusiu, woła mały Rodion do ojca. Tatusiu, co oni robią? Tatusiu, biją biednego konika. Chodźmy, chodźmy, mówi ojciec. Pijani durnie awanturują się, chodźmy, nie patrz. I chce go odciągnąć, lecz on mu się wyrywa i jak nieprzytomny biegnie do konia. A niech cię wszyscy diabli, ryczy rozjuszony Mikołka. Odrzuca bat, pochyla się i wyciąga z nawozu długą, grubą chołoble. Oburącz bierze ją za jeden koniec i z wysiłkiem podnosi nad błanką. Uka trupi! wołają wszyscy. Zabije! Moja klacz! Krzyczy Mikołka i z rozmachem spuszcza chałoble. Rozlega się ciężki cios. Szkapa przysiada całym zadem, ale się podrywa i szarpie, szarpie ze wszystkich sił. Targa w różne strony, żeby wóz wyciągnąć. Zewsząd jednak chłoszcze ją sześć biczy, a chałobla znowu się podnosi i spada po raz trzeci, potem po raz czwarty, miarowo, z rozmachem. Mikołka szaleje z wściekłości, że nie może jej zabić od pierwszego ciosu. Uparta bestia! krzyczą dokoła. Siekierą ją! Co tam? Skończyć z nią od razu! krzyczy ktoś z tłumu. Et, co się będę cackał! Rozstąpić się! Wrzeszczy Mikołko jak wariat. Odrzuca chałoble, znowu się schyla i z nawa sągu wydobywa żelazny drąg. — Uwaga! krzyczy i co sił ogłusza z rozmachem biednego konika. Ciosło mocną, klaczka się zachwiała, przysiadła. Chciała znów szarpnąć, ale łom powtórnie pada z rozmachem na jej grzbiet. Szkapina wali się na ziemię, jakby jej kto podciął wszystkie cztery nogi naraz. Ciężko wzdycha i umiera. Biedny chłopczyk jest jak nieprzytomny. Z krzykiem przedziera się przez ciżbę do bułanki. Zarzuca ramiona na jej martwy, skrwawiony łeb i całuje, całuje, w oczy, w pysk. Później nagle zrywa się i w zapamiętaniu rzuca się z piąstkami na Mikołkę. W tej chwili ojciec, który od dawna biegł za nim, porywa go wreszcie i wynosi z tłumu. Raskolnikow obudził się cały w potach z mokrymi włosami zziajany. Uniósł się przerażony. Boże! zawołał. Czyż ja naprawdę rzeczywiście wezmę siekierę? Zacznę walić po głowie? Zmiażdżę jej czaszkę? Będę ślizgał się w lepkiej, ciepłej krwi? Wyłamywał zamek? Kradł? Dygotał? Czyż będę się ukrywał cały zalany krwią z siekierą? Jezus, Maria, czyżby? Mówiąc to, drżał jak liść. Ale o czym ja bredzę? Ciągnął dalej, kładąc się znowu, jak gdyby w głębokim zdumieniu. Wiedziałem przecie, że temu nie podołam, więc... czemużem żem dotychczas siebie dręczył? Przecie już wczoraj... Wczoraj, kiedy szedł robić tę... próbę... Przecie już wczoraj zrozumiałem w pełni, że nie sprostam. Więc dlaczego teraz? Czemu dotychczas miałem wątpliwości? Wstał... Rozejrzał się w osłupieniu, jakby się dziwił temu nawet, że tu przyszedł I ruszył ku mostowi Był blady, oczy go paliły Czuł słabość we wszystkich członkach Ale zaczął jakby lżej oddychać Miał wrażenie, że zrzucił z siebie to okropne brzemię, którego gniotło od tak dawna I na duszy zrobiło mu się nagle lekko i spokojnie Wolność Wolność Jest teraz wolny od tych czarów guseł, od zaklęć, od opętania. Gdy sobie później przypomniał ten okres i wszystko, co się z nim działo w owych dniach, minuta po minucie, punkt po punkcie, szczegół po szczególe, zawsze aż zabobonnie uderzała go jedna okoliczność, w gruncie rzeczy wcale nie taka niezwykła, ale która później ustawicznie mu się wydawała jakby jakimś przeznaczeniem: mianowicie w żaden sposób nie mógł pojąć ani wytłumaczyć sobie, czemu on taki zmęczony, wyczerpany, zamiast wracać do domu najkrótszą drogą, wrócił przez plac sienny. Którędy bynajmniej nie musiał iść. Dlaczego? Pytał siebie, dlaczego takie ważne, takie dla niego rozstrzygające, a jednocześnie takie najzupełnie przypadkowe spotkanie na placu siennym trafiło się akurat o tej godzinie, o tej minucie w jego życiu, akurat w takim nastroju i w takich okolicznościach, w których tylko, a nie w żadnych innych mogło ono to spotkanie wywrzeć na cały jego los, wpływ jak najbardziej decydujący. I ostateczne. Można by pomyśleć, że to spotkanie świadomie czekało tu na niego. Zbliżała się godzina dziewiąta, kiedy mijał plac sienny. Wszyscy handlarze przy straganach, w budkach, w sklepach i sklepikach zamykali swoje lokale lub zdejmowali i chowali towar, i podobnie jak klientela, rozchodzili się do domów. Tuż u wylotu zaułka, na rogu jakiś mieszczanin i jego baba sprzedawali na dwóch straganach swój towar nici, tasiemki, perkalikowe chustki i tym podobne. Oni też mieli już wracać, lecz zagadali się ze znajomą. Tą znajomą była Lizawieta Iwanowna, czyli jak ją wszyscy nazywali po prostu Lizawieta. Młodsza siostra tej staruchy, Alony Iwanowny, wdowy po registratorze kolegialnym i lichwiarki, do której Raskolnikow wchodził wczoraj, by zastawić zegarek i dokonać swojej próby. Od dawna wiedział wszystko o tej Lizawiecie, a i ona trochę go znała. Było to wysokie, niezgrabne, Pokorne i nieśmiałe pan nisko, trzydziestopięcioletnie, omal nie idiotka, całkowicie zawojowana przez siostrę, pracowała dla niej dzień i noc, drżała przed nią, cierpliwie znosiła nawet bicie. Teraz stała zamyślona, z zawiniątkiem w ręku, przed tamtym dwojgiem i uważnie słuchała. Niechby Lizawieta Iwanowna zdecydowała osobiście, głośno mówił straganiarz. Proszę przyjść jutro o jakiej siódmej, tam ci także przyjdę. Jutro? — rzekła Lizawieta, przeciągle w zamyśleniu, jakby niezdolna do decyzji. A to dopiero ma pani boja przed siostrą. Zaterkotała żona Handlarza, babina rezolutna. Patrzę na panią i myślę sobie prawdziwe dziecko. Przecie to nawet nierodzona pani na siostra, tylko przyrodnia. A chodzi pani u niej jak w dyszlu. Ja radzę. Tym razem proszę nic nie mówić Alonie Iwanownie. Przekładał mąż. Niech pani wstąpi do nas, nie opowiadając się. To interes korzystny. Później i panina siostrzyczka sama zmiarkuje. Dobrze, przyjdę, powiedziała Elizabeta, wciąż jeszcze zamyślona i zwolna jęła się zabierać do odejścia. Raskolnikow wyminął ich i nic już więcej nie słyszał. Jego początkowe zaskoczenie stopniowo ustępowało miejsca zgrozie, skóra mu cierpła. Oto się dowiedział, dowiedział się nagle, Raptownie i zupełnie niespodziewanie, że jutro punktualnie o siódmej wieczór Lizawieta, siostra staruchy i jedyna jej współmieszkanka wyjdzie z domu i że zatem stara punkt o siódmej wieczór zostanie w domu sama. Do siebie miał już tylko parę kroków. Wszedł do pokoju jak skazaniec, o niczym nie myślał i byłby zgoła niezdolny myśleć ale całym jestestwem poczuł nagle, że już nie posiada swobodnego sądu ani wolnej woli, że zapadła ostateczna, nieodwołalna decyzja. Nagle poczuł jak przedtem na murawie gorączkę i dreszcze. Z rozkoszą uprzytomnił sobie, że na kanapie można nie tylko siedzieć, lecz i położyć się. Wkrótce ciężki, ołowiany sen zwalił się na niego, jakby go przytłoczył. Spał niezwykle długo i bez marzeń sennych, Obudziło go bicie zegara. Wzdrygnął się, ocknął, uniósł głowę, wyjrzał oknem. Zdał sobie sprawę z czasu i nagle wstał na równe nogi, całkowicie przytomny, jakby go kto poderwał z kanapy. Serce waliło jak młotem. Dziwaczne i niesamowite wydało mu się, że mógł przespać od wczorajszego wieczoru w takim zamroczeniu. Że nic jeszcze nie zdziałał, nic nie przygotował. A przecie może to już szósta wybiła. I oto dotychczasową senność i odrętwienie wyparła nadzwyczajna gorączkowa bezładna chęć czynu. Zresztą przygotowań było niewiele. Skupił całą uwagę, żeby wszystko skojarzyć, o niczym nie zapomnieć, a serce tłukło się, tłukło tak, że z trudem oddychał. Po pierwsze należy zrobić pętlę i przyszyć do palta. To sprawa jednej minuty. Pętla była przeznaczona na siekierę. Boć na ulicy niepodobna nieść siekiery w ręku Gdyby zaś ukrył ją pod płaszczem To i tak trzeba by przytrzymywać ją łokciem A to by zwracało uwagę Mając zaś pętlę Wystarczy włożyć w nią obok siekiery A będzie wisiała spokojnie pod pachą Wewnątrz, przez całą drogę Skończywszy z pętlą Wsunął palce w małą szparkę pomiędzy otomaną a podłogą Pomacał około lewego rogu I wyciągnął od dawna przygotowany i ukryty Zastaw Poprawdzie nie był to wcale zastaw, tylko zwykła, drewniana, gładziutko ostrugana deseczka, mniej więcej tej wielkości i grubości, co srebrna papierośnica. Już później dodał do niej gładką i cienką tafelkę żelazną. Mocno związał je razem nicią na krzyż. Następnie skrzętnie i ozdobnie owinął je w czysty biały papier i związał cieniutką tasiemeczką, również na krzyż. Przy czym węzełek zasupłał tak, żeby rozwiązywanie zajęło trochę czasu a to w celu, by na minutę odwrócić uwagę staruszki, gdy ta zacznie porać się z węzełkiem, i tym sposobem móc obrać stosowną chwilę. Żelazną tafelkę dodał tylko dla wagi, żeby stara nie od razu zmiarkowała, iż rzecz jest drewniana. Wszystko to przechowywał do czasu pod kanapą. Ledwie zdążył wydobyć zastaw, gdy nagle gdzieś na dziedzińcu rozległ się czyjś okrzyk. Już dawno siódma. Dawno. O mój Boże. Rzucił się ku drzwiom, posłuchał, chwycił kapelusz, Jął schodzić w dół po swoich trzynastu stopniach, ostrożnie, bez szmeru, jak kot. Miał przed sobą rzecz najdonioślejszą ukraść siekierę z kuchni. To, że czynu należy dokonać siekierą, zdecydował już dawno. Wprawdzie miał składany nóż ogrodniczy, lecz na tym nożu, szczególnie zaś na swoich siłach, bynajmniej nie polegał. Wobec czego zatrzymał się ostatecznie przy siekierze. Zaznaczmy mimochodem pewną rzecz osobliwą na temat wszystkich ostatecznych decyzji jaki już był powziął, miały one jedną dziwną cechę. Im stawały się ostateczniejsze, tym bardziej nabierały dla nich nagle znamienia czegoś niedorzecznego, czegoś ni w pięć, ni w dziewięć. Mimo całą tak dręczącą walkę wewnętrzną nigdy ani na jedną chwilę przez cały ten czas nie mógł uwierzyć w ziszczalność swoich zamiarów. Kiedyś, ale to już było bardzo dawno, zajmowało Raskolnikowa jedno pytanie dlaczego prawie wszystkie zbrodnie tak łatwo wychodzą na jaw i zostają wytropione? Dlaczego tak wyraźnie znać ślady wszystkich prawie zbrodniarzy? Stopniowo doszedł do wielorakich i ciekawych wniosków. Był zdania, że główna przyczyna tkwi nie tyle w materialnej niemożności ukrycia zbrodni, ile w samym zbrodniarzu. To sam zbrodniarz prawie każdy w chwili przestępstwa ulega jakiemuś upadkowi woli i rozwagi których miejsce zajmuje wprost fantastyczna, dziecięca lekkomyślność, w tym właśnie momencie, gdy najkonieczniejsza jest rozwaga i przezorność. Był przekonany, że to zaćmienie rozwagi i upadek woli ogarnia człowieka jak choroba, rozwija się stopniowo i osiąga swój punkt szczytowy na krótko przed dokonaniem zbrodni, trwa w niezmienionej postaci w samej chwili zbrodni i pewien czas po niej, zależnie od jednostki, po czym mija, jak mijają inne choroby. Wysunąwszy takie wnioski, zawyrokował, że jemu osobiście w tej jego sprawie nie mogą się przytrafić takie objawy chorobowe, że rozwaga i wola będą mu służyły nieodstępnie przez cały czas spełniania tego, co zamierzał, i to wyłącznie z tej racji, że jego zamiar nie jest zbrodnią.